Cześć, czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w demko gry, która się nazywa Open the Gates, korzystając właśnie z Next Festiwalu, który jest na Steamie, jeszcze chyba trochę trwa. Ja trochę ślepo wchodzę w tą grę, przyznam szczerze, nie grałem w nią, teraz tutaj po prostu wszedłem w menu i żeby zrestartować początek gry, który najwyraźniej on troszkę rozpoczyna się takim impetem, tak? Rzuca od razu tutaj nas na jakieś głębsze wody, dlatego tak, żebyście mogli to też zobaczyć. Gdyż menu samo z siebie tak się od razu na początku nie odpala. Tak czy inaczej. Zagramy sobie, no w to demko zobaczymy, jak długo pójdzie. Sądzę, że tak najfajniej jest właśnie, jak wejdę w tą grę tak z buta, tak jak widać, no właśnie demka, które są wydawane teraz, co jest fajnie, w ogóle podoba mi się strasznie ta moda, która powróciła, że twórcy gier tworzą te dema i udostępniają je. Nie tylko na festiwalach, ale także po prostu, żeby można było je sobie pograć, bo to naprawdę ułatwia wiele rzeczy dla no, potencjalnych graczy, którzy od razu mogą sobie wejść, zagrać 15 jakichś tam minut i zdecydować, czy to jest coś dla nich, czy też nie, i cały ten problem z kupowaniem gry, a potem jej co najwyraźniej po prostu zwracaniem odchodzi tutaj do lamusa. Więc to też fajne jest, jeżeli wtedy twórcy gry wiedzą, że na przykład jest jakaś grupa ludzi, którzy zagrali w to demko i wishlistowali to, bo no to też dodaje im pewnie jakieś animuszu i widoczności na Steamie, bo wishlistowanie jest najlepszym sposobem, żeby właśnie twórcy gier, którzy często jeszcze nie mają na przykład nawet wypuszczonego Early Accessu albo dopiero co wypuścili, żeby byli widoczni na Steamie dla potencjalnych no, użytkowników tutaj, tak, i graczy. Podobno jest to bardzo, bardzo mocno uzależnione od siebie. Dobra, tak czy inaczej, trochę przynudzam, zaczynajmy tutaj sobie gierkę, może weźmy restart i od początku zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jest to demo, na razie jest tylko angielska i chyba holenderska wersja językowa, więc no mało wiadomo, jest to demo, może jakieś dużo są nowe, ale wiem już z początku, że gra nie bierze siebie na zbyt poważnie, jest to taki city builder, ale może twierdzo builder, tak, w stylu Stronghold, tylko że na takiej 2D, tak, rozpiętości od lewa do prawa, jak w typie Kingdoms, tak? Coś takiego. Dobra, jedziemy. I okej, już myślałem, że nic się nie dzieje. Okej, Greenfields. O, jakieś tutaj. O Jezu! Reclaiming the entire empire, and what experience have you got? None! Okay. No experience! This is going to be hilarious, and I'll be here to watch and make it even more hilarious. Oj, coś czuję, że go nie polubię. No ale tak, mamy odzyskać ziemię dla Imperatora, na to wychodzi. Okej, jesteśmy tu w grze, jest jakiś push pause. Nie, najwyraźniej nie ma push pause. Co mamy? Drewno, kamień, jedzenie, pieniądze i citizenów. Okej, mamy pokonać jakiegoś idiotę, a najwyraźniej, który tutaj jest i będzie naszym przeciwnikiem. Zbudujmy domek. No to idzie całkiem prosto. Ruszamy A i D, tak? No W i S nie ma, bo tu nie ma głębokości, jak na to wychodzi. Okej, zbudowali domek. O, jest Imperator. Czyli będą różne biomy takie.
So I'm appointing you as the leader of our new conquest. Your objective is to destroy the castle on the right. Sounds simple enough, right? But don't get overconfident so soon. The enemy is sure to launch attacks against you. Okej. Okay. Kurczaczki. O, możemy przybliżyć i oddalić. Myszką. Musimy zbudować jakiś lumber camp przy lesie. No tutaj są chyba jakieś drzewa, nie? No, możemy je postawić tutaj. Nie wiem, ile będziemy miejsca tutaj dostępnego na to. Mamy jakąś farmę, bo widzę, że jedzenia zaczyna brakować. Znowu jakiś message? Okej. Okay. Okej, to dobrze, chyba. Przyszedł jakiś koleś i nam powiedział, że jest nazywany słabym, ale będzie nazywany silnym, bo tworzy jakiś kwiatek, który go uczyni silnym. Nie wiem, czy to my będziemy mieli ten kwiatek, czy on go nam da, czy co. O, fajnie, weszli na rusztowanie, czy mi się wydaje? Co ja mogę tu kliknąć? O! O, mogę zwiększać ilość ludzi, którzy mają pracować, okej. Okay. Jedzenie nam rośnie, na to wychodzi. Dobra, zbudujmy więcej domów. Każą nam zbudować więcej. O, mamy nawet jakiś bardzo duży dom, okej. Okay. Weźmy, zbudujmy go sobie, o tu, wciśnijmy. Rozumiem, że trzeba to ściaśniać, bo pewnie teren będzie ograniczony. No właśnie, maksymalnie tutaj w lewo jakieś... Daniele tu biegają. Czy to są krowy, czy co to są? Ja nie mam pojęcia. Mówią, że głodniejemy. To dajmy jeszcze jedną panią tutaj na pole. Nie wiem, czemu panie chodzą po polu i pracują w pocie czoła, a panowie nie. Nie wiem, czy to jest rozgraniczenie, bo najwyraźniej... Bo... Nie, no mamy chyba po prostu citizenów, którzy najwyraźniej są i tej płci. To chyba dobrze. To... Studiował herbologię. Okej. Okay. Czy on tak wszedł sobie mi tu jakiś chłopek roztropek i ten? I grozi mi śmiercią w ogóle? Co to za typ, nie? Jakie królestwo my tutaj prowadzimy? Ja sądzę, że w każdym szanującym się królestwie ten kolesia by teraz od razu tam napal nanizali albo coś. Okej, okay, możemy coś zbudować. Chyba musimy zbudować treasury, bo nie mamy pieniążków. Nie wiem, czy będzie chodził jakiś koleś, który będzie tutaj zbierał podatki, czy nie. Mamy citizenów. Rośnie ich ilość najwyraźniej. O, są szczęśliwi citizeni. O! Okej, okay. Mają taxes, nie boją się i mają acceptable food, czyli odpowiednią ilość jedzenia. No dobrze, ja bym jeszcze jakieś domki tutaj zbudował. Podejrzewam, że trzeba będzie bardzo dużo domków stawiać i żeby było coraz więcej ludzi. No dobra, no jak na razie wygląda to fajnie. Tutaj o, możemy sobie przybliżyć, oddalić. Podoba mi się styl graficzny, jest prosty, ale ma taki fajnie jakiś taki rys. Okej. Okay. Możemy otworzyć marketplace, wymienić sobie rzeczy. No tutaj graficznie widać, że kilka rzeczy można by było poprawić jeszcze. To akurat tu wygląda niezbyt ładnie. To jeszcze powiedzmy, że jest okej. Okay. Ale no mówię, no to jest demko, to całkiem możliwe, że to dopiero będzie jeszcze tam ulepszane. Co tu się dzieje? O, mamy zamek wroga. Dużo ich. To są jakieś mury, tutaj jest jakieś przedproże. A, on ma więcej, czyli... A, to już jest koniec, tak? Czyli to jest jego główna baza, mamy ją rozwalić. No ale ci tutaj wyglądają dość groźnie. A tu widzę, że na czarno wszyscy to jacyś amisze są chyba. Nie wiem, czy amisze należą do takich, którzy raczej atakują i mordują. Ale najwyraźniej oni są wojownikami prawicy, a my jesteśmy wojownikami lewicy. Odwieczny problem walki między lewicą a prawicą. No niestety na to wychodzi, że jesteśmy... skazani na ten konflikt. Zobaczymy, kto wygra. Ale po tym, jak jesteśmy lewicą i pójdziemy na prawo i wygramy z nimi, to staniemy się prawicą. To odwiecznie tak się dzieje. Zatacza koło.
Znowu ten chłopek roztropek? No, I was just going to notify you of the progress I made with the flower I talked about earlier. It started glowing a little. Świeci mu się ten kwiatek, który ma go uczynić silnym, nie? I'm just gonna carry on while my soldiers destroy your kingdom. Aaa, to on jest naszym wrogiem? Aha, ja myślałem, że to jest jakiś po prostu taki tutaj questowy chłopek, który będzie coś gadał o kwiatku i w ogóle będzie nam go dawał, żebyśmy stali się w pewnym momencie silni, albo mu go zabierzemy, bo w sumie on chciał ten kwiatek zużyć, to nie wiem. No dobra, tak czy siak, mamy jakieś wojska, możemy zbudować miejsce, żeby robić łuczników. Duże to diabelstwo. Mamy jakieś mury. Musi być koło outpostu. A, co to jest outpost? A, czyli można budować wokół tego tylko. Okej, okay, to rozszerza nasze granice, że tak się wyrażę. Dobrze, że nasi ci citizeni są szczęśliwi, to ja się cieszę, jeżeli są szczęśliwi. Możemy jeszcze trochę citizenów zrobić. Żarcie mamy dość, jak sobie zwalniemy jeszcze jedną farmę, albo dorzucimy ludzi do farmy. Okej. Okay. Zobaczymy, jak daleko będziemy mogli te mury pyknąć teraz. Tu nie mogę, ale mogę tu. To chyba jest dobry pomysł, żeby zrobić te mury tu. I tutaj jeszcze jakiś... Albo nie. A, jak se wierzę. Za niski mur. Okej, okay, chcę taki mur zbudować. Dobrze. Zaczyna nam brakować jedzenia. Wrzućmy jeszcze jedną panią do roboty. Ogólnie większość średniowiecznych społeczeństw powstało tylko dzięki nieutrudzonej pracy biednych kobiet, które noszą niewyobrażalnie ciężkie rzeczy na swoich plecach. Naprawdę, mam wrażenie, że tak to wyglądało, że średniowiecze po prostu istniało tylko i wyłącznie dzięki ciężko pracującym kobietom. Starszym, takim starowinkom z chustą na głowie w ogóle, nie? Kojarzycie? Okej, ja widzę ten... Taki beczny jest ten tutaj komentarz, raczej gra aktorska. O kurde, trochę tego jedzenia nam faktycznie zaczyna brakować, bo myśmy kupili wojsko. Musimy zbudować jeszcze jedno ten... Okej, okay, zbudujmy i żeby więcej ludzi wysłać na pola. A co to jest? Granary. Aha. Można ustalać rację dzięki temu. Nie wiem, czy jak sobie... Ale jest taki budynek, to go zbudujmy, drogi, to nie jest. Okej, okay. Czy się budynki można ulepszać w jakikolwiek sposób? Nie. Mam wylicznik, kiedy będzie atak. No, rozumiem, o co chodzi, tak? Na co ta gierka tutaj się porywa. To taki trochę uproszczony stronghold, mi się wydaje. No, jak chodzą w takiej fajnej linii. Okej, okay, to można zamknąć, wiemy, że jesteśmy szczęśliwi. No i tutaj zobaczymy, co można... Czy mogę jeszcze coś ciekawego zbudować? Wieżę zbudować? Budujmy wieżę. No tu jakieś słoneczniczki. Jakieś pyłki latają. To najwyraźniej nie jest to kraj dla alergików. Możemy na wyższą wieżę i wrzucić? O, możemy, fajnie. Ja bym może... Jest to demko, więc tutaj najwyraźniej mamy trochę ograniczoną ilość tych ludzi. Czy ja mogę im ten... Mogę im ustawić ten miejsce, gdzie mają przychodzić. Fajnie, bo myślałem, że nie mogę. Ale najwyraźniej można. Tak, żebyście od razu tutaj szli w bój w razie czego, nie? O, i tak trochę żywotności naszej miejscowości to tutaj doda. Chciałbym móc kliknąć na to i tutaj budować żołnierzy, ale to tak nie działa najwyraźniej. Możemy wysłać ludzi do baraków, żeby pracować. To chyba w sumie koszary, nie baraki, nie? Bo w barakach to chyba żołnierze mieszkają, a w koszarach
się ich szkoli? Nie wiem, nigdy nie byłem w wojsku. Na szczęście ominął mnie ten wspaniały przywilej. O, możemy żołnierza na mury postawić. Ale nie, jak sobie tych żołnierzy wysłać, zebrać wszystkich. O, ładny szyk się ustawiają. To jest fajne. No dobra, dobra, no ja chyba jestem gotowy na nich, nie? Może jeszcze teraz od razu zaczniemy budować większą ilość budyneczków. Mamy tutaj trochę miejsca, jedzenia mamy dość. A, musimy outpost zbudować, dobrze. No, trochę marnotrawstwo mam wrażenie, ale... Co uczynisz? No nic nie uczynisz. Życie, życie... Życie, życie... Tak to już jest. I trochę jeszcze mądrości ze spotkań rodzinnych. Najwyraźniej nie potrzebujemy tyle kamienia. Nie wiem, czy tu będzie jakieś drzewko rozwoju. A można tutaj, okej. Okay. A zobaczmy, jakie są graficzne rzeczy. Jest VCV, okej. Okay. Ambient Party Cosmetic Arrows, okej. Okay. Nie ma jakoś specjalnie dużo. Kamera, aha. Kamera, shortcuts, tu castle, tu treasury, tu nearest do najbliższego ogniska, okej, okay, zaraz wypróbujemy to, funkcję możemy schować, to możemy zebrać drużynę, take screenshot, okej, continue. No nie mam żadnego ogniska, nie wiem na jakiej zasadzie, to jest pewnie przygotowane już na tą już stworzoną rozgrywkę, na razie w wersji demo może to nic nie robi. Ale ja wiem, co wy możecie zrobić. Możecie na przykład polajkować filmik i możecie zasubskrybować, jeżeli czujecie się jazzy i cool, nie? Nie spodziewaliście się tego teraz. Okej, okay, co pierdzieli o tym kwiacie, ja nie wiem, co... idzie to wojsko jakieś? O, idzie jakaś armia tutaj. O, i najwyraźniej to... Najwyraźniej nasi chłopi są przestraszeni tego, że wojsko do nas idzie i to wpływa na ich nastrój. No w sumie też by wpływało na mój nastrój, jakbym wiedział, że idzie na mnie jakaś wielka horda czarnych łupieżców. Ale podejrzewam, że damy im radę. Mamy całkiem sporo tutaj defensywy. I wysoko mamy ludzi na tych, na wieży. Możemy jakoś im ulepszyć życie. No nie, na razie nie wiem. To... A, on ich zagrzewa do walki, słodkie. Ciekawe, czy to jest coś, czy to jest po prostu tak zeskryptowane, tylko żeby fajnie wyglądało. No dobra, lecą na nas, zobaczymy jak nam pójdzie. O, strzała im się w łeb wbija. No dobra, dobra. Chodźcie tutaj walczyć z nimi, żeby nie niszczyli nam murów. Dobra, i teraz chodźcie szybko wybić łuczników. No, nawet nie zdążymy do nich dojść. O, to poszło całkiem łatwo. Dobra, weźmy ekipę i idziemy. Jakoś przegrałeś, no przegrałeś, tak. Nie spodziewałeś się tutaj dzikiej szarży. Znaczy nie, no oni robili dziką szarżę, a my po prostu dziko ich skopaliśmy im zadeczki. No dobra, lecimy. Oni mają kusze, my mamy łuki. Nie wiem, czy to dlatego oni są jakoś na wyższym poziomie technologicznym niż my. O, jak wypadli! No to jakaś ta grafika jest taka trochę śmiechowa, to że oni tak wypadają, ale... Dobra, o, wygramy to. No chyba, ja nie wiem ile tu naszych żyje, a ile naszych ten. O, wykonaliśmy, okej, okay, pokonaliśmy im, rozwalcie im mury, zniszczcie ich wszystkich. Nie ma litości. O, no, odrodzili nam się ci żołnierze. Co? No zjedz ten kwiatek już, bo już mnie irytuje, stary, że o nim cały czas pierdzielisz, ty. Ty, faktycznie je na antenie, co za ten, co za creepo. Co on się w satyra zamienił?
Głos mu się zrobił tubalny bardziej. No dobra, zrobił, zjadł kwiata i zrobił z siebie potwora. Nie wiem, to jakieś narkotyki to dziwne tutaj spożywa. Podejrzewam, że tak, ale to raczej grzyb, jakieś grzyby powinien jeść, chociaż kwiaty, kto wiem, że jakaś ayahuasca czy coś. No ale to w sumie on powinien widzieć, że ma rogi, a nie my. Dobra, zniszczyliśmy mu bazę, ale chyba będziemy musieli się potem wycofać, bo mam wrażenie, że no nie, nie ma szans, żebyśmy tutaj naszymi dwoma ludkami tu zrobili tyle, ile potrzebujemy. Ale przynajmniej on nie będzie łuczników budował mi tutaj. No. No, te grafiki i animacje takie dość prostawe. No ale okej, okay, okej. Okay. Nawet mi się podoba. Nadchodzą twoje armie, okej. Okay. No dobra. No, raczej nie sądzę. Z tymi rogami, stary, to... Raczej będą się z ciebie nabijali. Nie chcę być dla ciebie niemiły czy coś, ale... ale tak to wygląda. Nie wiem, czy jeżeli jest faktycznie satyrem, to czy ma jeszcze te takie kozie nóżki, nie? Kojarzycie? Nie wiem, na ile wiecie, czym są satyry. Satyry to są tacy właśnie kozoludki, które Dionizos bardzo lubił. Oni byli... nie na żarci pod względem alkoholu i uprawiania seksu z kobietami. I nie tylko kobietami, podejrzewam, byli tacy, taką kwintesencją chuci. Dobra, mamy żołnierzy dość. Zbudujmy może jeszcze trochę domków. Skoro tutaj zrobiliśmy to, pyk. Musimy zwiększyć naszą populację. Tutaj będziemy musieli pewnie jedną panią na pola wrzucić znowu. Co, idą te wojska jego? O, z drabinami przyszli. Tak trochę niefortunnie te drabiny. Dobra, zabijcie drabiniarzy. A, zrobili nawet jedną drabinę. O, oni mają maczugi, raczej te, cepy bojowe. Nasi jeszcze z drugiej, tutaj jak elfy w tym helmowym jarze. Okej, damy radę? O kurde. Więcej żołnierzy. Nie jestem specjalnie szczęśliwy z tego, jak to tutaj się zaczyna układać, sytuacja. A jest to najwyraźniej całkiem odporni na moich łuczników. Mi się nie podoba. Nie. Do boju. O, mogliśmy wejść na to na szczęście. O, walka na murach. Zrzuci, o, nasz spadł, ich spadł. Śmiesznie, on zginął. A, nasz też zginął. A, łuczników najwyraźniej musieliśmy wystrzelać. Feeble silny. Feeble? A feeble nie znaczy, że ktoś jest słaby? Tak swoją drogą, chciałbym powiedzieć? Czy mi się coś... Czy mój angielski się myli? Możliwe. Nasze wojsko musimy odbudować, ale to chyba idzie całkiem dobrze. Zrobić całkiem szybko. Weźmy... Stać nas. Weźmy 20 tych. Jest 20 łuczników. I będziemy mogli chyba ruszyć na... Będziemy mogli ruszyć na... O nie, co odbudowali? To ja to zniszczyłem. Najwyraźniej komputer odbudowuje te rzeczy. Nie wiem w sumie, czy on działa na takich samych zasadach jak my. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że na bardziej oszukanych zasadach funkcjonuje chłopak. Jak to w takich grach bywa, bo stworzenie uczciwej sztucznej inteligencji no nie jest łatwe w gamingowym świecie, szczerze powiedziawszy. Bo to no, wymaga więcej myślenia tak naprawdę od komputera, żeby sensownie wykorzystywać swoje zasoby. O wiele częściej gry, nawet takie całkiem konkretne gry, takie no, rozbudowane, funkcjonują na tej zasadzie, że po prostu komputery dostają obrzydliwą ilość surowców co jakiś czas i się tym nie zastanawiają. Skryptowane jest to.
i jest skryptowane to, że mają coś wybudować po prostu, nie patrząc na zasoby tak naprawdę, nie? No dobra, idziemy. Zrobiliśmy całkiem ładną armię. Żarełka nam tutaj... Może jeszcze dorzućmy więcej żarełka. Okej. Okay. Kto mi powiedział My Lord? Ktoś mi coś miłego powiedział? A, można porozmawiać z ludkami. A, śmieszne. Ciekawe, czy będzie tak jak trochę jak w Warcraftie, pamiętacie, jak można było 15 razy kliknąć na kogoś i on wybuchał na przykład albo coś. Albo narzekał jakieś właśnie I rather be sailing. Tu chyba w Warcraftie dwójce, jak się na footmana klikała. To... dobra. Może nie mordujcie wieśniaków? Wieśniacy w średniowieczu byli pewnego rodzaju dobrem tak naprawdę, bo byli przypisani do ziemi. Jak się zajęło ziemię, to fajnie by było, jakby jacyś ludzie tam byli, nie? I pracowali dla nas. Więc może nie mordujcie ich, zbóżcie im tylko wszystkie sposoby do mieszkania i życia, żeby nie było im za lekko, żeby wiedzieli, poczuli, że są podbici, nie? Tak naprawdę, bo to nie ma co. Okej, idziemy na nich. Nie mam pojęcia, czy nam się uda ich pokonać. Komputer miał dostęp do jakichś katapult. O, no właśnie. I tych, i drabin. My najwyraźniej nie mamy aż tak dobrze na tym świecie. Musimy zniszczyć im wieżę a sposób analogowy i wypadli wszyscy. Jak się trochę głupio, że można zaatakować tą środkową wieżę, a dół zostawić na potem. No, podejrzewam, że to tak w średniowieczu nie działało na żywo. No ale dobra, to... Dobra, a, idzie nam dobrze, idzie, rozwalimy ich. O, na barakach też stoją, fajnie, nie wiedziałem, że można. Zniszczmy ich. Zabijmy wszystkich. Mają już tylko łuczników, to powinno być bułka z masełkiem w tym momencie już. Okej, okay, rozwalmy to ich. Pograbcie trochę. I co, jak zniszczę, to będzie koniec misji? No tutaj nie wiem, czy dałoby się coś tutaj zrobić, żeby te animacje właśnie tych dolnych, którzy walczą, no, wyglądało trochę inaczej, czy nie wiem, może by podeszli trochę tutaj bliżej tego budynku, jak zaczynają go nawalać, czy coś. No i co, pokonaliśmy go. No pewnie, że byłem najlepszy, czy, no, nie wiem, czemu w ogóle wątpiłeś we mnie. No, 24 minuty się uwinęliśmy. Nie wiem, jak są liczone siege, to czy nas atakują, to jest traktowane jako siege, czy nie? Kill to death right, yo. A! Takie są jeszcze statystyki. A, i the end. No, no, ale to jest Open the Gates. Fajne demko, to demko nie oszukuje się tym, czym jest. Ono tutaj konkretnie pokazuje nam, jaki będzie core gameplaya całego w przyszłości, jak wyjdzie gierka, co tutaj było pokazane, prawdopodobnie ma wyjść w październiku, przynajmniej tak tutaj deweloper twierdzi. Zobaczymy jak to pójdzie. Ja będę obserwował, na pewno sobie wishlistuję. Taka prosta gierka, podejrzewam, że nie jest jakoś, że nie będzie to jakaś super mega wielka strategia czasu rzeczywistego albo coś. Ale no, brakuje takich fajnych, mniejszych gierek, które no, mogą czasem nas tutaj sobie rozproszyć i możemy jeszcze się troszkę pośmiać, bo widzę, że tutaj naprawdę gra nie próbuje być zbyt poważna niż jest, bo to bez sensu tak naprawdę. No, jak mamy taką prostą grę, to możemy przynajmniej się trochę pobawić, a nie iść w przesadną powagę. Tak czy inaczej, Open the Gates, link do gierki będzie pod filmikiem jak zawsze. Nie wiem, czy to demko będzie jeszcze dostępne, jak ten filmik wystartuje, bo czasami te demka znikają po festiwalach steamowych, ale no miejmy nadzieję, że nie, bo czasami też zostają. Tak czy siak, ja jestem Mr. Peak, jeżeli wam się filmik podobał, to dajcie lajczersa, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a czujecie się jazzy i cool, bo to naprawdę pomaga w rozwojowi kanału, a wy będziecie mieli dostęp do najnowszych informacji z właśnie z gierek, które powstają lub powstały. O, mamy jeszcze jakieś outro. Już? Szybko? Przez 24 minuty? No tak, tak. Narób mi trochę punktów o Imperatora. Na pewno się przyda.
No dobra, tak czy siak. Do zobaczenia przy następnym. Pa!